Dzień dobry Państwu. Otwieram 53. sesję Rady Miasta Skierniewice. Stwierdzam prawomocność obrad ze względu na obecność 18 radnych na ogólną liczbę 21. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji zasłużonych dla Miasta Skierniewice panią Marię Czyżykowską-Karczewską. Witam Panią Mario. Witam Pana Czesława Owczarka. Witam Pana Prezydenta Krzysztofa Jarzyka wraz z zastępcą Jarosławem Pięciarzyckim. Witam przedstawicieli służb mundurowych, Komendanta Policji. Witam Panie Komendancie. Komendanta Straży Miejskiej Pożarnej. I oczywiście Komendanta Straży Miejskiej. Witam serdecznie również pracowników urzędu i prezesów miejskich spółek. Witam bardzo serdecznie nasze lokalne media. Przed rozpoczęciem merytorycznych rozstrzygnięć poszczególnych punktów proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Następnie chciałem przeprosić za głos, ale wczoraj zostałem zaatakowany przez przeziębienie. Z tego też tytułu pozwólcie Państwo, że po tej części oficjalnej Pan Przewodniczący mnie zwolni, dalej będzie prowadzić obrady. Pan Jarosław Kęcielewski będzie, że tak powiem, odpowiadał na wszystkie pytania. Natomiast chciałem dzisiaj osobiście, Szanowni Państwo, być, ponieważ jest to ostatnia sesja tej kadencji Rady Miasta. Chciałem z tego miejsca, Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy radni, bardzo serdecznie Wam podziękować. Podziękować Wam za te 4 lata pracy, za te 4 lata współpracy i za to, co udało nam się wspólnie wszystkim osiągnąć. Bo to, co zrobiliśmy przez ten okres tej kadencji, myślę, że jest dość pokaźną rzeczą i należą się Wam wielkie podziękowania z tego tytułu, bo wszystkie uchwały, które zostały przyjęte przez Was, później realizowane przez ze mnie jako prezydenta i również przez cały tutaj sztab naszych urzędników. Przypomnę, że zrealizowaliśmy wiele najbardziej potrzebnych, oczekiwanych inwestycji w naszym mieście. Pozyskaliśmy prawie 200 milionów zewnętrznych środków. To jest chyba rekordem naszego miasta. Udało się również ożywić sport, ożywić kulturę. Udało się wiele również wspomóc stowarzyszeń, które działają na terenie naszego miasta. I dzisiaj właśnie z tego miejsca bardzo chciałbym Wam za to serdecznie w swoim imieniu, w imieniu prezydenta Kęcielewskiego i w imieniu wszystkich pracowników urzędu podziękować. To dla mnie był wielki zaszczyt, że mogłem przez te 4 lata z Państwem pracować. Dziękuję. Mamy taki dla kolegów i koleżanek radnych skromny upominek. Będę prosił po kolei, może nawet najpierw prezydium, a potem od prawej strony, żeby tutaj do mnie i do Pana Prezydenta podchodzić.
Bardzo dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu drugiego dzisiejszej sesji. Uwagi do porządku dziennego. Proszę bardzo, Pan Prezydent. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, drodzy Państwo, chciałbym prosić o uwzględnienie autopoprawek. Autopoprawki do punktu piątego sesji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skierniewice na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030. Autopoprawka była procedowana na Komisji Budżetu. Autopoprawkę do punktu szóstego sesji w sprawie zmian w budżecie miasta Skierniewice na 2018 rok również była przedstawiona na Komisji Budżetu. Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Skierniewice nr 20/15/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej miasta Skierniewice również była ona procedowana na Komisji Mienia. Także proszę o zdjęcie z porządku obrad punktu 30. Natomiast wniesienie do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa łódzkiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopoprawki nie są głosowane. Będziemy głosowali nad zdjęciem z dzisiejszego porządku obrad punktu 30 sesji. Kto jest za zdjęciem punktu 30 dzisiejszej sesji, proszę podnieść rękę.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że punkt 30 sesji został zdjęty. Za zdjęciem punktu 30 z dzisiejszej sesji głosowało 18 radnych. Decyzja jednogłośna. Będziemy teraz głosować o wprowadzenie w punkcie, jako punktu 30 sesji, projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa łódzkiego. Kto jest za wprowadzeniem projektu tej uchwały, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla samorządu wojewódzkiego, województwa łódzkiego jako punktu 30 sesji został wprowadzony poprzez głosowanie jednogłośnie. Za głosowało 18 radnych. Na moje ręce wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 92/2000/28 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Skierniewice oraz członków Zarządu Miasta Skierniewice nie będących pracownikami samorządu gminy. Wniosek podpisany został przez 5 radnych, także spełnia wymogi określone w paragrafie 29 Statutu Miasta odnośnie inicjatywy uchwałodawczej. Proszę bardzo, radna Danuta Nowakowska. Że od lat zabiegałam o to, aby za nieobecności w pracach komisji czy na sesji były pomniejszane o jakiś procent diety. No niestety do tej pory się to nie udawało. A szanowni państwo, obowiązkiem radnego jest, jak wiemy, praca w komisjach, do których zadeklarował swój udział i w pracach na sesjach. Słyszy się, że albo my się spotykamy z mieszkańcami, owszem, to jest też w obowiązku radnego, ale musimy wziąć pod uwagę, proszę państwa, to, że radny wtedy, kiedy spotyka się z mieszkańcami, po prostu to jest jakby autoreklama. On pracuje na to, żeby zyskać ewentualnie przyszłych zwolenników swoich i uzyskać głosy. Natomiast przepisy wyraźnie mówią, że radny ma obowiązek pracować w komisjach i na sesjach i w innych pracach, które ma być, któremu zleci przewodniczący rady. Do tej pory pan przewodniczący nie miał narzędzia, żeby mógł konsekwentnie rozliczać radnych z ich udziału w pracach. A tak się składa, jak państwo śledzicie tutaj, tamta kadencja była zła, ale ta dosięgnęła już naprawdę nieźle. Nie może być, że radny, który ma kilkanaście procent, 20-30% frekwencji lub 0 frekwencji, bierze 100% diety. To nie może być. To są pieniądze, niestety, ale naszych podatników. To jest nieszanowanie podatnika, nieszanowanie pieniędzy. Budżet miasta to jest tak jakby dla każdego z państwa budżet swojego biznesu czy domowy. Jeżeli się szanuje swoje pieniądze, szanujmy tak samo pieniądze podatników. Nie można płacić za niewykonaną pracę.
My jesteśmy opłacani w formie ryczałtu. A ryczałt, przepisy wyraźnie mówią, że ryczałt to jest jakby pokrycie strat wynikających z pracy na rzecz rady. To nie jest wynagrodzenie, to jest pokrycie tych strat. A nasza rada już od kilku lat pracuje w godzinach popołudniowych ze względu na to, bo to na wniosek radnych, żeby nie kolidowało to z obowiązkami pracy. Więc komisje się odbywają po godzinach, po 16, sesje po 16 i uważam, że nie powinno być problemu z frekwencją. Ale jest, no, tragicznie. Dam przykład niedawny. Wczoraj jedna komisja się nie mogła odbyć, inna ponieważ nie było frekwencji. Jedna komisja, gdzie powinno być 14 radnych, było 7. I to jeszcze panie z biura rady muszą wydzwaniać do radnych, żeby raczyli przyjść, żeby było kworum, żeby mogła się komisja odbyć. Tak nie może być. I to w kwestii państwa radnych jest teraz. Żeby uczciwie, rzetelnie podejść do tej uchwały. To nie jest to, że Nowakowska się mądrzy, że chce coś komuś udowodnić. Nikt nie. Ja już, proszę Państwa, nie kandyduję, bo w tamtej kadencji to słyszałam uwagi, że w trakcie kadencji robię sobie kampanię wyborczą. To nie jest, proszę Państwa, moja kampania wyborcza, ponieważ ja zrezygnowałam już z kandydowania. To jest moja gorąca prośba do Państwa. Nie pozwólcie w następnej kadencji, żeby osoby, które nie pracują, brały nienależące im pieniądze, bo te pieniądze im się nie należą. Uważam, że to będzie uczciwie wobec wyborców, wobec miasta. Ktoś powie, że Nowakowska nie kandyduje, zresztą to usłyszałam, to nie powinna się tym zajmować. Powinna, ponieważ jestem mieszkańcem Skierniewic i na sercu leży mi właśnie dobro właśnie naszego miasta. Dlatego bardzo proszę Państwa, przyjrzyjcie się tej uchwale. To nie jest tak, że wam się zabiera całą dietę. To nie jest tak. Za nieobecność na komisji 10%. Za nieobecność na sesji 20%. Ale to będzie uczciwie naprawdę w stosunku do wszystkich. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Grzegorz Zegarek. Panie prezydencie, panie przewodniczący, koledzy, koleżanki radni. Inicjatywa poniekąd słuszna, faktycznie chwilami jest problem, żeby komisje się odbyły. Ja zapoznałem się z tą uchwałą. Wczoraj na komisji głosowałem za zdjęciem jej z tego względu, że po pierwsze nie wszystko jest takie doprecyzowane w tej uchwale, bo co w przypadku, kiedy radny jest chory, czy wtedy też, czy nie. Co w przypadku, jeżeli na przykład jest zwołana sesja nadzwyczajna w trybie pilnym i ktoś na przykład jest na wakacjach, na wyjeździe służbowym i go nie będzie. Czy wtedy też, czy nie? To jest po pierwsze. Po drugie, my dzisiaj w tym składzie spotykamy się po raz ostatni. Może nie podejmujmy dzisiaj tych decyzji, poczekajmy na nową radę, niech nowa rada ustali dla siebie zasady, w jaki sposób będzie chciała się dyscyplinować. Uważam, że jest to, w mojej ocenie przynajmniej jest to słuszne, żeby to nowa rada już dla siebie ustaliła te zasady. Dziękuję. Proszę bardzo, radny Zbigniew Szczegrowski. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ta ustawa jest z 2000 roku. Przez 18 lat w tym kierunku nie zrobiono nic. Dzisiaj to jest ostatnia nasza sesja. Na tej sesji mamy podjąć decyzję za nową radę. Moja obecność na sesjach i na komisjach jest prawie stuprocentowa. Więc powinienem głosować za. I zgadzam się z panią, że rzeczywiście nieraz trzeba czekać na radnych, żeby podjąć jakieś decyzje. Natomiast uważam, tak jak słusznie zauważył tutaj radny Grzegorz Zegarek, że od podjęcia decyzji
będzie nowa rada, która zostanie wybrana po 21 października. Uważam też, że nie możemy decydować za przyszłych, prawda, rady, a dzisiaj po prostu zdecydujmy się na to, że odłóżmy to w czasie. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Radny Paweł Słowiecki. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, chciałbym zabrać głos. Nie chodzi mi o intencje, jakie powodują zgłoszeniem takiej projektu, takiej uchwały, tylko konkretnie punktem 5 tego aktu. Radnemu, ja sobie pozwolę odczytać. Radnemu nie obniża się diety za nieobecność na sesji Rady Miasta Skierniewice lub na posiedzeniu Komisji Rady Miasta Skierniewice, w której radny jest członkiem, jeśli w czasie sesji Rady Miasta Skierniewice lub posiedzenia komisji radny wykonuje obowiązki zlecone przez Radę Miasta Skierniewice lub przewodniczącego Rady Miasta Skierniewice. Nie bardzo, co to znaczy, Panie Przewodniczący? Jakie obowiązki może Pan zlecić, ja nie mówię personalnie, tylko jako stanowisko, jako funkcję radnemu, czy Rada Miasta może zlecić? No bo teraz, proszę Państwa, możemy wyjść z założenia takiego, że Pan Przewodniczący, abstrahując od osoby, zleca 10 radnym albo 15 wyjazd do Polic, albo do Suwałk lub do Rzeszowa. No, czy oni muszą jechać? Ja nie wiem. Wydaje mi się, że nie, radny jest niezawisły co do podejmowania swoich decyzji i żadne zlecenie czy polecenie przewodniczącego tutaj nie może obowiązywać. Zatem o jakich zleconych obowiązkach my tutaj mówimy? Proszę Państwa, ta uchwała w sensie poprawności, nie wiem, no być może prawnej nawet, ja nie chciałbym o tym przesądzać, ale ona ma wadę. Ona ma wadę taką, że prowadzi, poniekąd wskazuje, ona sugeruje, że Pan Przewodniczący bądź Rada może zlecić cokolwiek radnemu, żeby on sobie gdziekolwiek pojechał. Nie brał udziału, jedź sobie chłopie albo pani w świat, policzymy ci dietę, jak za starych dobrych czasów będzie dobrze. No, w mojej ocenie tak nie może być. Jeżeli ustalamy jakieś warunki, już abstrahując od intencji, jakie w tym wypadku zachodzą i każdy ma 10, 20, 50% tą utraty tej diety, no to zróbmy to dla wszystkich. Nie zamieszczajmy jakiegoś punktu, który po pierwsze nie wiadomo kogo dotyczy, jakich sytuacji dotyczy, czego, no i po co jest zawarte w tym akcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radna Dana Tanowska. Chodź radni. Uchwały przygotowywała nie Nowakowska, tylko radcy prawni, którzy znają się na przepisach. Następna sprawa. Tutaj padło stwierdzenie, że tą uchwałą powinna się zająć nowa rada. To wobec tego, w myśl tej zasady, wszystko, co podejmowała do tej pory ta rada, powinno być anulowane, nierealizowane, niech się sprawami zajmuje druga rada. Jeżeli będziemy takim tokiem myślenia szli. No bo jak można? Każda rada cokolwiek robi, cokolwiek podejmuje z myślą już o następnej kadencji. I przynajmniej z 50% państwa znajdzie się w tej nowej radzie. Ja ten argument słyszałam w poprzedniej kadencji, właśnie od niektórych radnych, którzy teraz też są radnymi, że to trzeba zostawić w następnej radzie. Ale to jest wygodne, że tak, niech będzie. Nie można, bo w ten sposób, takim myślenia iść, wiele spraw trzeba zakończyć i zostawić, niech się następna rada tym zajmuje. A jeżeli chodzi tutaj o ten punkt 5, kolego radny, to ja wiem, że są sytuacje takie, że mamy kontakty przecież z ościennymi państwami. Bywa, że do nas przyjeżdżają radni z tamtych miast, nasi też jeżdżą. W tym czasie są jakby nie było delegacji. Przewodniczący rady ma prawo zaproponować jakieś czy szkolenia, czy coś. Może nie być radnych tutaj wtedy i w czasie komisji, czy sesji. Więc temu radnemu
należy potrącać. Nie, ponieważ ten radny, tak czy inaczej, on pracuje na rzecz miasta, on reprezentuje nasze miasto. I tutaj bym się nie zgodziła. Tym bardziej, że taki punkt śledziłam wiele uchwał. Przeważnie jest ujęty w każdej uchwale i nawet zatwierdzały to sądy administracyjne, które właśnie nieraz jakieś takie konfliktowe sytuacje rozstrzygały. I tutaj bym się akurat z tymi argumentami nie zgadzała. Dziękuję bardzo. Dobrze, proszę bardzo, radny pan Stolarz. Panie przewodniczący, panie prezydencie, też pani radna, też ja nie zwracam się do pani konkretnie, tylko ja oczywiście mam świadomość, że uchwałę doprecyzowali, ustalili ostateczny kształt panowie mecenasi, tak? Natomiast chodzi mi o wyjaśnienie, jakie to obowiązki zleca przewodniczący. Bo to, że my wyjeżdżamy, że jeździmy do tego miasta, tamtego, jest delegacja wypisana, owszem, ja to rozumiem. Natomiast jaki sens ma wpisywanie zlecone? Obowiązki zlecone. Dlatego pytam, jakie obowiązki mi radnemu może w tej chwili zlecić przewodniczący? Bo ja nie wiem. Ja, panie przewodniczący, może pan wie, ale ja no, bardzo proszę o wyjaśnienie, bo to jest zapis, który de facto no, jakoś przeczy w ogóle wykonywaniu naszego mandatu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa, proszę bardzo, radny Leszek. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowne koleżanki. Jestem zdziwiony w rozmowach z państwem, że podstawowym argumentem jest, niech przyszła rada podejmie tą decyzję. Nie zgadzam się z tym argumentem zdecydowanie. Ileż to uchwał podejmujemy na przyszłość? Czy zmiany w budżecie miasta, czy też projekty i zmiany w wieloletniej prognozie finansowej? Czy, tak jak koleżanka radna powiedziała, też nie powinniśmy takich uchwał podejmować, bo to przyszła rada podejmie? Nie, uważam, że my z doświadczeniem, a zwłaszcza tej kadencji, gdzie ta obecność była, nie chcę określić, bardzo źle, bardzo niska i bardzo słaba. Wiele komisji nie mogło się odbyć i protestowałem już w połowie kadencji na jednej z komisji. Dlatego proszę o zrozumienie i wprowadzenie tej uchwały, nie zdejmowanie jej dzisiejszego porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. W związku z powyższym, kto z radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad jako punktu 31 dzisiejszej sesji wyżej wymienionego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w wyniku głosowania osiągnięto następujący wynik. Za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad jako punktu 30, projektu uchwały jako punktu 31 głosowało 6 radnych, 8 radnych głosowało przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Tym samym porządek obrad nie został zmieniony. Przechodzimy do punktu 3 dzisiejszej sesji. Przyjęcie protokołu numer 52. Łamane przez 2018 z 52 sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 23 sierpnia 2018 roku. Kto jest za przyjęciem protokołu, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że protokół z 52 sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 23 sierpnia 2018 roku został przyjęty jednogłośnie.
za głosowało 19 radnych. W międzyczasie na salę obrad dotarł radny Leszek Pręska. Przechodzimy do punktu 4 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Skierniewice na 2018 rok. Proszę przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Radą Dorotę Bogatko o przedstawienie opinii komisji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie przy 7 głosach za. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za głosowało 15 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Przechodzimy do punktu 5 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skierniewice na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030 wraz z autopoprawką. Proszę przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów radną Dorotę Bogatko o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały wraz z autopoprawką został przyjęty. Za głosowało 15 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Przechodzimy do punktu 6 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Skierniewice na 2018 rok wraz z autopoprawką. Proszę przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów radną Dorotę Bogatko o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za głosowało 15 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Przechodzimy do punktu 7 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie miasta Skierniewice. Proszę przewodniczącego Komisji do Spraw Oświaty i Młodzieży radnego Tomasza Hadamika o przedstawienie opinii komisji. Szanowni Państwo, projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą radnego Dariusza Chęcielewskiego o przedstawienie opinii komisji. Komisja Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą, punkt 7 sesji, czyli projekt uchwały w sprawie zmian w statucie miasta Skierniewic, zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 7 głosach za. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu i Porządku Publicznego radnego Macieja Wierzchowicza o przedstawienie opinii komisji. Szanowni Państwo, projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 6 głosach za. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów radną Dorotę Bogatko o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Bardzo dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego radnego Grzegorza Zegarka o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 9 głosach za. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Jarosława Borowskiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie miasta Skierniewice
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 4 głosach. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za głosowało 17 radnych, 1 radny głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do punktu 8 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy przedszkola nr 3 w Skierniewicu. Proszę przewodniczącego Komisji do Spraw Oświaty i Młodzieży radnego Tomasza Hadanika o przedstawienie opinii komisji. Szanowni Państwo, projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za głosowało 19 radnych. Przechodzimy do punktu 9 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragment miasta Skierniewice położony przy ulicach Składowej i Bielańskiej. Proszę przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Jarosława Borowskiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragment miasta Skierniewice położony przy ulicach Spodowskiej i Bielańskiej komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 4 głosach za. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za głosowało 15 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. W międzyczasie radna Krystyna Cieślak opuściła salę obrad. Przechodzimy do punktu 10 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic generała Zygmunta Berlinga, bohaterów Westerplatte i artyleryjskiej oraz rzeki Rawki. Proszę przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Jarosława Borowskiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic Berlinga, bohaterów Westerplatte i artyleryjskiej oraz rzeki Rawki komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 4 głosach za. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za głosowało 18 radnych. Przechodzimy do punktu 11 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar położony przy ulicy Strobosy. Proszę przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Jarosława Borowskiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar położony przy ulicy Strobowskiej komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 4 głosach za. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za głosowało 17 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do punktu 12 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragment miasta położony przy ulicy Zadębie. Proszę przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Jarosława Borowskiego o przedstawienie opinii komisji.
projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, fragment miasta położony przy ulicy Zadębie, komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 4 głosach za. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za głosowało 18 radnych. Przechodzimy do punktu 13 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy terenem PKP oraz ulicami Tadeusza Kościuszki, Prymasowską, Konstytucji 3 Maja, Rybickiego oraz Aleją Macieja Ratajek. Proszę Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Jarosława Borowskiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy terenem PKP oraz ulicami Tadeusza Kościuszki, Prymasowską, Konstytucji 3 Maja, Rybickiego oraz Aleją Macieja Rataja. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 4 głosach za. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za głosowało 17 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do punktu 14 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą Tadeusza Kościuszki, terenem PKP, ulicami 1 Maja, Placem Dąbrowskiego, Słoneczną, Placem Świętego Floriana, Rzeczną oraz rzeką Skierniewką w Łupiu. Proszę Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Jarosława Borowskiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki, terenem PKP, ulicami 1 Maja, Placem Dąbrowskiego, Słoneczną, Placem Świętego Floriana, Rzeczną oraz rzeką Skierniewką Łupiem. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 4 głosach za. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za głosowało 17 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do punktu 15 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fragment miasta Skierniewice położone pomiędzy ulicami Prymasowską, Konstytucji 3 Maja, Jagiellońską, Rastą, Wschodnią, Aleją Niepodległości, Stefana Batorego, Strykowską, Placem Świętego Floriana i Senatorską. Proszę Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Jarosława Borowskiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami Prymasowską, Konstytucji 3 Maja, Jagiellońską, Rawską, Wschodnią, Aleją Niepodległości, Stefana Batorego, Strykowską i Placem Świętego Floriana i Senatorską. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 4 głosach za. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za głosowało 18 radnych. Przechodzimy do punktu 16 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fragment miasta Skierniewice położone pomiędzy ulicami Rybickiego, Mazowiecką, Aleja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika i Pomologiczną.
Proszę przewodniczącego Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Jarosława Borowskiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika i Popologiczną. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 4 głosach za. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za głosowało 18 radnych. Przechodzimy do punktu 17 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice, obszar ograniczony ulicami Widok, Nowobielańską, Armii Krajowej i księdza kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego. Proszę przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Jarosława Borowskiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice, obszar ograniczony ulicami Widok, Nowobielańską, Armii Krajowej i księdza kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 4 głosach za. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę o podniesienie rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za głosowało 18 radnych. Przechodzimy do punktu 18 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy profesora Feliksa Kotowskiego. Proszę przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Jarosława Borowskiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy profesora Feliksa Kotowskiego. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 4 głosach za. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za głosowało 17 radnych. Jeden radny głosował przeciw. Przechodzimy do punktu 19 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fragment miasta Skierniewice położony przy ulicach Mszczonowskiej, Ścińskiej i Alei profesora Szczepana Pieniążka. Proszę przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Jarosława Borowskiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fragment miasta Skierniewice położony przy ulicach Mszczonowskiej, Ścińskiej i Alei profesora Szczepana Pieniążka. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 4 głosach za. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za głosowało 18 razy. Przechodzimy do punktu 20 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulicy Armii Krajowej. Proszę przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Jarosława Borowskiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulicy Armii Krajowej. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 4 głosach za. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za głosowało 18 radnych. Przechodzimy do punktu 21 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 220/1 o powierzchni 0,2 tysiąca hektara położonej przy ulicy Gajowej w Skierniewicach, obręb 13. Proszę przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego radnego Grzegorza Zegarka o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 9 głosach za. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za głosowało 15 radnych. Jeden radny głosował przeciw, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Przechodzimy do punktu 22 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 282 o powierzchni 0,0635 hektara położonej w obrębie 7 przy ulicy Balcerowskiej w Skierniewicach. Proszę przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego radnego Grzegorza Zegarka o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 9 głosach za. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za głosowało 16 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. W międzyczasie na salę obrad dotarła radna Krystyna Cieślik. Przechodzimy do punktu 23 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Proszę przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego radnego Grzegorza Zegarka o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 9 głosach za. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za głosowało 19 radnych. Przechodzimy do punktu 24 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 333/14 o powierzchni 0,1892 hektara położonej przy ulicy Ciecińskiej w Skierniewicach, obręb 6. Proszę przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego radnego Grzegorza Zegarka o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 9 głosach za. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za głosowało 19 radnych. Przechodzimy do punktu 25 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 662/10 o powierzchni 0,2562 hektara położonej przy ulicy Granicznej w Skierniewicach, obręb 7. Proszę przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego Rozwoju Gospodarczego radnego Grzegorza Zegarka o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 9 głosach za. Dziękuję. Proszę ściszyć ten. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 19 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 26 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Skierniewice nr 20/15/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie opłat za przewozy osób i bagaży środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice wraz z autopoprawą. Proszę przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego radnego Grzegorza Zegarka o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 9 głosach za. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za głosowało 18 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do punktu 27 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od jego usunięcia. Proszę przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego radnego Grzegorza Zegarka o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 9 głosach za. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za głosowało 19 radnych. Przechodzimy do punktu 28 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wykonania podłączeń budynków do odbiorczego systemu kanalizacyjnego. Druga edycja na obszarze gminy miasto Skierniewice na lata 2018-2019. Proszę przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego radnego Grzegorza Zegarka o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 9 głosach za. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za głosowało 18 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do punktu 29 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w mieście Skierniewice. Proszę przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ławy Porządku Publicznego radnego Macieja Wierzchowicza o przedstawienie opinii komisji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 6 głosach za. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za głosowało 17 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Jeden radny opuścił salę obrad. Ogłaszam przerwę. Przerwę proszę przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu i Porządku Publicznego o zwołanie posiedzenia.
Witam Państwa po przerwie. Jesteśmy w punkcie 30 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa łódzkiego. Proszę przewodniczącego Komisji do spraw Samorządu Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu i Porządku Publicznego radnego Macieja Wierzchowicza o przedstawienie opinii komisji. Szanowni Państwo, projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 7 głosach za. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za głosowało 17 radnych. Przechodzimy do punktu 31 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 92. Przechodzimy do punktu 31 dzisiejszej sesji. Informacja z wykonania budżetu miasta Skierniewice za pierwsze półrocze 2018 roku. Pozwolą Państwo, że przeczytam uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Uchwała nr 3 łamane przez 2014 przez uchwała nr 3 łamane przez 214 łamane przez 2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 września 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Skierniewice za pierwsze półrocze 2018 roku. Na podstawie artykułu 13 punkt 4 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych tekst jednolity dziennik ustaw z 2016 roku pozycja 561 ze zmianami po rozpoznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Józefa Lucyna Michejda, przewodnicząca, Agnieszka Kamycek-Maszewska, członek, Bogusława Wenus, członek. Uchwala, co następuje. Opiniuje pozytywnie informację prezydenta miasta Skierniewice o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku. Przechodzimy do punktu 32 dzisiejszej sesji. Informacja o pracy prezydenta miasta Skierniewice w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 17 września 2018 roku. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam punkt 32. Przechodzimy do punktu 33. Interpelacje i zapytania radnych. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, radny Zbigniew Szabrowski. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. W imieniu mieszkańców osiedla Lawka wnoszę prośbę o wybudowanie domu kultury z przeznaczeniem dla klubu seniora w jednej części, a w drugiej części dla młodzieży. Tak się składa, że na osiedlu Lawka młodzież w godzinach popołudniowych nie ma gdzie spędzać wolnego czasu. Błąkają się po lesie. I trzeba w tym kierunku coś zrobić. Miałem spotkanie z młodymi ludźmi i prosili mnie, żebym poprosił tutaj na sesji dzisiaj o wybudowanie temu domu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, radny Jarosław Borowski. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, mieszkańcy przy ulicy Zadęby prosili, abym
utwardzić miejsce przy przystanku MZK, który jest położony przy ulicy Zadębie, na wysokości ulicy Dodatkowej. Tam na tym przystanku jest tam słupek i pobocze jest takie bardzo nierówne. Wiata nie jest potrzebna, bo to jest przystanek, który prowadzi, jest po stronie wyjazdu ze Skierniewic, ale o utwardzenie bardzo prosili, żeby można było starszym osobom bezpiecznie wysiadać z autobusu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Przewodniczący Grzegorz Pyska. Panie Prezydencie, mieszkańcy korzystający ze ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy Armii Krajowej proszą o podjęcie interwencji związanej z obniżeniem graniczników, które ograniczają możliwość bezpiecznego poruszania się tą ścieżką. I druga interpelacja dotyczy prośby mieszkańców ulicy Kasnyka. I tu chodzi o kwestię budowania progów zwalniających, ponieważ samochody, które przejeżdżają blisko zaparkowanych pojazdów na parkingach, zagrażają szczególnie dzieciom, które uczestniczą w ruchu drogowym w tym miejscu. Tu zostały zebrane podpisy. Te podpisy z tą prośbą chciałbym przełożyć, złożyć na ręce pana prezydenta. Proszę bardzo, pan przewodniczący Dariusz Pięciolewski. Panie prezydencie, szanowni państwo, chciałbym zgłosić problem chodnika na Alei Niepodległości. Prawdopodobnie korzenie drzew spowodowały podniesienie się płytek, kostek. No i znam osobiście dwa przypadki, które niestety zakończyły się złamaniem ręki. Także bardzo proszę o pilną interwencję. Dziękuję. Proszę bardzo. Radna Dorota Bogatka. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Odbyłam spotkanie z mieszkańcami ulicy Wietniewickiej. W imieniu bardzo chciałabym prosić o gruntowne wyremontowanie tejże ulicy. Wiem, że jest to duże zadanie, niemniej jednak na ostatniej sesji chciałabym o tym powiedzieć, że należy tam tą drogę poszerzyć, wyczyścić rowy melioracyjne, jak również zbudować wszystkie potrzebne media. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Przewodniczący Grzegorz Pyska. Panie Prezydencie, jeszcze jedna rzecz. Zapomniałem o kwestii, bo ponawiam zawsze prośbę dotyczącą utrzymania porządku przy Placu Szarych Szeregów. Tutaj chodzi konkretnie o porządek w kwestii bezpieczeństwa, zagrożenia ciszy nocnej i wandalizmu, ponieważ to nowe miasto, ten plac zabaw, który został zbudowany, już ucierpiał z powodu tego, że po prostu jest wykorzystywany w sposób niewłaściwy przez starsze osoby. Prosiłbym o interwencję tutaj szczególnie służb Straży Miejskiej, Policji. Oraz powiedzmy jak gdyby rozważenie sprawy prowadzenia kwestii monitoringu, o którym tak głośno mówiliśmy, oraz doświetlenia tego placu. Ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, radna. Panie prezydencie, panie przewodniczący, interpelacja od środowisk taksów starskich. Prośba, żeby przy dworcu wyznaczyć, wymalować pasy ich postoju, które oni mają tam przy dworcu. Jest to, stoją przy krawężniku, ale nie mają wytyczonego miejsca fizycznie pasami. Prośba, żeby to uregulować, żeby te pasy tam się pojawiły, które pokażą obręb, no oni mogą parkować taksówki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Radna Dorota Bogatko. Ja tylko jeszcze chciałam dodać w kwestii tej ulicy Mietnickiej, o której mówiłam, że już teraz mieszkańcy bardzo proszą o zainstalowanie przynajmniej dwóch ograniczników prędkości i wiem, że zawsze jest problem, ponieważ jak przechodzi do takiej budowy, to jest problem z lokalizacją, ale tutaj już są osoby, które się zdeklarowały. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, proszę bardzo, radny Adam Sanecki. Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja w sprawie interpelacji inwestycji, o której mówimy od 98 roku, która jest nieodzowna według mnie, która jest potrzebna, tak, w ocenie mieszkańców, jak i moim. Chodzi o budowę biblioteki. Ja rozumiem, że to jest inwestycja wymagająca dużych nakładów finansowych, ale dobrze by było, abyśmy tę inwestycję umieścili w budżecie miasta Skierniewice w następnej kadencji, aby ta inwestycja była oddana w następnym pięcioleciu. Jestem przekonany, że takie możliwości finansowe miasto posiada.
i myślę, że jestem przekonany, że przyszli radni, którzy zasiądą w nowej Radzie Miasta Skierniewice, prezydenci na pewno będą również popierać tą inwestycję. Budynek biblioteki to jest budynek XX wieku, a może połowy XX wieku. Dzisiaj wszystkie miasta, mniejsze, większe, mają przepiękne biblioteki. Merytoryczna działalność pracowników biblioteki miejskiej jest wspaniała, natomiast lokalizacja, sale i wygląd tej biblioteki nie pasuje do XXI wieku, ponieważ zrealizowaliśmy wiele inwestycji kluczowych dla miasta Skierniewice. Ta inwestycja również powinna być zrealizowana w najbliższym okresie czasu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Panie Prezydencie. Szanowni Państwo radni, jeżeli chodzi o interpelację zgłoszoną przez radnych pana Jarosława Kowalskiego, pana Grzegorza Puskę, pana Dariusza Kęcielewskiego, odpowiadam, że oczywiście te spostrzeżenia i wnioski zostaną przekazane zwłaszcza do Komisji Ruchu Drogowego, ale także do służb zajmujących się sprawami chodników i dróg w naszym mieście. Jeżeli chodzi o interpelację pana Grzegorza Puski dotyczącą placu zabaw przy Szarych Szeregów, wiem, że patrole policji praktycznie codziennie tam się odbywają, natomiast jak najbardziej zasadne jest doświetlenie tego placu. Myślę, że warto to skierować jako wniosek budżetowy. Jeżeli chodzi o pomalowanie znaków poziomych dla taksówkarzy, interpelacja pana radnego Adama Moskwy, to o ile to tylko jest teren rzeczywiście przeznaczony dla taksówek, to na pewno takie zadanie wykonamy. Wiemy, że w tej mijającej kadencji również na miejscu przy placu dworcowym różne debaty, dyskusje na temat usytuowania miejsc postojowych się odbywały. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o interpelację Państwa radnych Zbigniewa Wyszogrodzkiego, Doroty Bogatko, Adama Stanickiego, bardzo się cieszę, że Państwo poruszacie temat tych inwestycji. Jeżeli chodzi o Dom Kultury na osiedlu Radka czy Bibliotekę Miejską, zajmujemy się tym tematem, wręcz pochylając się już nad konkretnymi miejscami i działkami w mieście Skierniewice. Jeżeli chodzi o ulicę Niemniemicką i modernizację, temat znany, myślę, radnym nie tylko tej mijającej kadencji, ale i poprzednich kadencji. Sprawa na pewno złożona i trudna, ale nie zrobienia, więc wszystkie te inwestycje, o których Państwo mówicie, myślę, że jeżeli tylko środki i budżet miasta Skierniewice pozwolą, to władze miasta w kolejnej kadencji realnie mają szansę się nimi zająć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zamykam punkt 33. Przechodzimy do punktu 34. Wolne wnioski i oświadczenia. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam punkt 34. Przechodzimy do punktu 35. Sprawy ruszy. Chwileczkę. Pozwolą Państwo, że odczytam dokumenty, które znajdują się w Biurze Rady i potem oczywiście udzielę Państwu głosu. Proszę Państwa, w Biurze Rady znajdują się następujące dokumenty. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Rady Miasta Skierniewice złożonych na 2 miesiące przed upływem kadencji. W związku z artykułem 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym informuję, że wszyscy radni Rady Miasta Skierniewice złożyli w wymaganym ustawowo terminie, czyli do 17 września, oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji. W wyniku przeprowadzenia analizy nie stwierdziłem nieprawidłowości złożonych przez radnych oświadczeń. Oświadczenia majątkowe zostały przekazane do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie w celu dokonania analizy. Część jawna oświadczeń została również przekazana do Biuletynu Informacji Publicznej w celu jej opublikowania.
Proszę Państwa, w Biurze Rady znajdują się jeszcze pismo pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach w sprawie wynagrodzeń. Słucham, kto z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, radna Danuta Nowakowska. Szanowni Państwo, chciałabym serdecznie podziękować tym osobom, które poparły wniosek dotyczący uregulowania biew. Świadczy to o waszej odpowiedzialności i trosce o miasto. Przykro mi jest i po prostu wstyd mi jest, mimo że już nie będę radną, za tych, którzy jednak uważają, że za nic nie robienie należą się pieniądze. Czyli tak jak było kiedyś. Czy się stoi, czy się leży, bieda się należy. Na zakończenie dziękuję za współpracę i życzę wszystkim, żebyście się dostali do rady i walczyli z tym, o ile będziecie mieli życzenie, z tym problemem. A jeszcze chciałabym zwrócić na jedną rzecz uwagę, że praca w komisjach jest bardzo ważna. Jeżeli ktoś to lekceważy, to nie rozumie podstawowej rzeczy, że to właśnie na komisjach rozmawia się, decyduje od najdrobniejszych problemów, jakie się dzieją w mieście, do tych kluczowych, najważniejszych. To komisje wypracowują. Później sesja jest bardzo ważna, ponieważ to na sesji zostają zatwierdzone te uchwały, projekty uchwał, które się omawiało na komisjach. Także naprawdę przyszła rada, bo to już jest cedowane podobno na przyszłą radę, powinna się nad tym pochylić. Ale znając realia, będziemy patrzeć. Jako obywatelka tych Skierniewic będę obserwowała i zobaczę, co to przyniesie. Dziękuję bardzo, życzę wszystkim samych sukcesów, jeśli chodzi o wybory. Bardzo dziękuję. Ktoś z Państwa, proszę bardzo, radny Grzegorz Zydary. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, ja w sprawach różnych chciałbym się odnieść do artykułu, który się ukazał 2 tygodnie temu w naszej lokalnej gazecie w Kresie, gdzie kolega radny Leszek Trębski po raz kolejny próbował nam udowodnić, że jest ponad nami, ponad prezydentem obecnym, ponad radnymi. Tłumaczy się też, że odchodzi z polityki. Ja powiem tak, ja nie wiem, czy kolega odchodzi z polityki. Ja mam wrażenie, że to polityka zrezygnowała z kolegi radnego. I szczerze mówiąc, powiem, że się cieszę, że tak się stało. Bo jeżeli ktoś nas traktuje przez 4 lata tak naprawdę w ten sposób, jak traktuje nasz kolega, to może będzie w tej polityce nie brał czynnego udziału. Także cieszę się, że polityka z kolegi zrezygnowała, że nikt nie chciał kolegi na swoje listy, że kolega nie był w stanie złożyć sam list i w związku z tym musiał z tej polityki zrezygnować. To po pierwsze. Po drugie, jak już powiedziałem, kolega jest ponad nami, ponad prezydentem, potwierdzi, że nasz prezydent obecny nie ma przygotowania merytorycznego. No dobrze, a jak miał kolega przygotowanie merytoryczne 8 lat temu? Zanim został prezydentem, przez większość swojego zawodowego życia sprzedawał u kogoś cukierki. Później, gdyby nie to, że Darek Seligał, ówczesny poseł, zrobił go prezesem na chwilę jednej ze spółek Skarbu Państwa w Łodzi i wystawił go jako kandydata na prezydenta, to kto wie, może by dzisiaj te cukierki sprzedawał. Dziwię się, no bo kolega zawsze tak się chełpił, że jest inżynierem elektrykiem, przecież dla inżynierów elektryków, dobrych inżynierów, na pewno pracy nigdy nie brakowało. To jest po drugie. Po trzecie, kolega cytuje Niemcewicza. Mówi o 4 krępowcach, prawda? Okej, to ja myślę, że każdy z nas przyjął to na klatę. Ja bym chciał zacytować Gombrowicza. Gombrowicz o osobach o takim stanie umysłu mówił troszeczkę inaczej. Mówił tutaj o umysłowej impotencji. To następna rzecz, która... Tytuł. Tutaj się zgadza. Akurat samotny wilk. To tak, tutaj. Proszę Państwa, wiemy, jak działają wilki. W sporze, w grupie, wtedy są odważne, pewne siebie, prawda?
samotnie, tchórzliwe, podkulają ogon, uciekają. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa, proszę bardzo, radny Krzemiński. Proszę o spokój. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowne Koleżanki, Koledzy Radni. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować za niektórym za 16 lat wspólnej pracy. 8 jako prezydent, 8 lat pracy jako radny. Myślę, że z wieloma tutaj siedzącymi na sali przez te 16 lat wspólnie pracowaliśmy. Jako prezydent już Państwu dziękowałem za współpracę. Dzisiaj chciałbym na zakończenie mojej pracy na rzecz samorządu miasta Skierniewice podziękować również i urzędnikom, i dyrektorom jednostek, i prezesom, i pracownikom tych spółek, jednostek za współpracę, za to, że pomagali mi w pracy na rzecz miasta Skierniewice. Bo bez ich fachowego głosu, bez informacji, które do mnie spływały, pewnie ta praca nie byłaby tak efektywna. Kolegom, którzy będą kandydować w zbliżających się wyborach, życzę sukcesów. Mam nadzieję, że wszyscy zdołacie osiągnąć sukces, że będziecie w przyszłej Radzie Miasta, że będziecie tym zaczynem, który będzie mógł wskazywać kierunki rozwoju, że będziecie profesorami dla przyszłych radnych, mając już doświadczenie i z tej kończącej się dzisiaj kadencji, ale również z tych poprzednich, bo są wśród nas radni, którzy mają za sobą 18-16-letnie doświadczenie i to rzeczywiście jest duży kapitał i tym kapitałem trzeba byłoby się podzielić. Tym, którzy nie dostaną się do rady, a zawsze tak bywa, to trzeba sobie też jasno powiedzieć, że nie wszyscy, 7 radnych z obecnego składu nie będzie kandydować. Z tych pozostałych pewnie części się to nie uda, chociaż życzę, żeby wszyscy się dostali. Myślę, że dobrym takim zdaniem byłoby to, że ważna jest praca na rzecz samorządu, ale na samorządzie życie się nie kończy. Także jeszcze raz na koniec życzę, ażebyście osiągnęli sukces, ażebyście byli i tworzyli przyszłe władze naszego miasta. Nie ma tutaj poza Leszkiem Jekiem innego kandydata na prezydenta, także pozwólcie, że Leszkowi złożę również życzenia, aby następna kadencja była kadencją Leszka Jeka. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Leszek Jek, radny. Po pierwsze dziękuję, a po drugie wrócę ostatnim zdaniem do sprawy diety. Tak jak mówiłem wcześniej, to się powtarza, że jestem zdziwiony postawą, aczkolwiek znając rozmowy w kuluarach, wiem, że i tak już dużo osiągnęliśmy, że część radnych się wstrzymała od głosu. Bardzo dziękuję tym osobom. A Danusie mogę obiecać, że jeżeli mieszkańcy wybiorą mnie do następnej rady, na pewno pozwolą się zająć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan prezydent Jarosław Kaczyński. Szanowni Państwo radni, zgromadzeni goście na sali obrad. Ta kadencja obfitowała, myślę, w wiele udanych projektów inwestycji i chciałbym z tego miejsca zaprosić na otwarcie w dniu 6 października bieżącego roku na godzinę 16 Muzeum Historycznego Skierniewic. Myślę, że nikogo nie powinno zabraknąć na zwieńczeniu tejże inwestycji. Zapraszam Państwa do nocy. Bardzo dziękuję. Pan Przewodniczący Dariusz Jędrzejewski. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ponieważ dzisiaj taki dzień
podziękować. Ja w imieniu Prezydium Rady Miasta, myślę też, że w imieniu Pana Prezydenta i Wydziału Promocji, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim radnym, którzy w trakcie Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw praktycznie od piątku do wtorku opiekowali się zagranicznymi delegacjami. Naprawdę była to nie tylko przyjemność, bo myślę, że jakaś część przyjemności w tej pracy była, ale duża praca. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i korzystając z tego, że jest tak liczna reprezentacja kierniewickich mediów, chciałbym też podziękować mieszkańcom, a szczególnie tutaj członkom klubu Stowarzyszenia Klub Skierniewicki Francuski, którzy gościli w swoich domach, opiekowali się, żywili liczną delegację francuską, która w tym roku była w składzie ponad 20-osobowym. Także bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 35. Przechodzę do punktu 36. Pozwolą Państwo, że wstanę. Więc moi drodzy, ostatnia sesja. Jako przewodniczący chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu za 4 lata współpracy. Myślę, że nie było źle. Wiadomo, że czasami podczas obrad sesji emocje brały górę, ale mi się wydaje, że te emocje w jakimś stopniu były planowane przez nas, przez samych radnych. Obrady sesji naszego miasta, Skierniewice, uważam, że były prowadzone na dobrym poziomie, proszę mi wierzyć. Przyglądałem się też innym miastom, jak są prowadzone sesje w innych miastach i wydaje mi się, że takie jest moje odczucie, nie tylko, że byliśmy okej. Okay. Byliśmy okej, okay, pracowaliśmy wspólnie dla dobra miasta, po prostu służyliśmy, po to zostaliśmy wybrani. Jeszcze raz Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Życzę powodzenia w życiu osobistym, zawodowym i na kanwie samorządowej, jeśli się ktoś z Państwa radnych obecnych dostanie do Rady 8 kadencji. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 36, przechodzę do punktu 30. Zamykam obrady 53. sesji Rady Miasta Skierniewice. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na gorący obiad.